Dobra, ale pewnie to jest ryba bumerang. Rzucę to, bo mi ty wrócisz, prawda? Nie wierzę. Pamiętaj, żebyś kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z kodem Mati. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, moi drodzy, i dzisiaj jesteśmy w najbardziej zwariowanej grze z kategorii łowienie hardkorowych ryb. Zaczynamy tutorial, bo ja jeszcze w to nie grałem i jestem bardzo zaciekawiony, jak to dokładnie działa. Dzień dobry. Dobra, pick up the bait out of the bucket. Że to jest to, rozumiem, tak? Dobra, zakładamy baita na hooka. Super. Trigger. Okay. Czyli będziemy rzucać. Mam nadzieję, że nic nie rozwalę w pokoju. Okej, dobra, dawaj rybko. Masz się złowić. To jest normalnie cat goes fishing, tylko że nie cat, tylko zając. Haha, śmieszne. Dobra, jak się... A, dobra. Chodź tu, sukinkocie. Źle? Nie w tą stronę może. No jasna sprawa, nie widzieliście tego. Ty, no chodź tutaj. Chodź, dziadygo wstrętny. Chyba popełniam jakiś błąd. Ona nie chce się tutaj... A, mogę zmienić. O nie, straciłem rybę. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, spokojnie, panie tutorialisto. Będzie teraz gitara siema, bo ja muszę prawą ręką to zrobić. Okej? Dobra. Stoimy sobie. I... Siuf! Dobra. Zajebioza. Co teraz? Czekamy, aż ryba połknie haczyk. Dawaj, wariatko. Okej? Teraz mi to wychodzi, czy nie? Ja jestem chyba upośledzony w tej grze. Dobra, teraz! No, nie wierzę. Nie złapała się. A mogę tak? No i to jest życie. Po co mi druga ręka? Dawaj, good cast, zajebisty cast, wiem. Teraz czekamy, teraz będzie dobrze. O, podpływa dziad. Okej. On jeszcze tego nie ugryzł, nie złapał tego. Mam cię! Woohoo! Patrzcie, złapałem shooter fisha. Chodź tutaj. Press the touchpad to see if this fish has one. Dobra, touchpad. Now you can either grind the fish or cash it in. Co? Ona ma moc strzelania kuleczkami. To jest najlepsza ryba pod słońcem. Patrzcie, mogę sobie zerwać jabłka. Mogę strzelać do ryb. Na ziemię ryby. To jest właśnie wasz koniec. Zabiję was wszystkie. Dobra. Możemy ją wypuścić albo zarobić pieniądze na nich, tak? Ja chcę zarobić pieniądze. Holy fuck! Skąd ja to wziąłem? Czekajcie, miałem tutaj gdzieś kluczyk też. Jak to zrobić? Dobra, położę to, wezmę to i... Holy fuck! Co to jest? Gofer? Dobra, założę gofra. Załóż gofra. Nie chcę tego, weź idź mi z tym. No nie chcę tego, zostaw mnie. Co za gówno. Dobra, wyrzucone. Weź tego gofra złap. Coś mi się stało z linką. Jest jakaś upośledzona, dobra. Okej, i dzięki temu... Nice, now let's practice swapping hands. Use your free hand to click at the base. Dobra, rozumiem. Jeżeli jesteś praworęczny, będziesz normalnie trzymał w lewej ręce. Okej. The last thing I need to teach you is teleporting. Hold the application button. Now aim. Perfect. That's everything you need to know. No i zajebiście. Have fun fishing. Zajebiście, dzięki. Okej. Patrzcie, mam jedną przynętę, jedną rybę, ale ja zdobyłem tego dziada. To jest tak zwany gofer szczęścia. Więc ja mogę iść na ryby sobie tak od buta, tutaj sobie iść na ryba? Na rybaka? Serio? Mogę sobie tak o tutaj stanąć? Czekajcie, tylko jak ja się mam ustawić? Gdzie ja jestem teraz? Okej. Muszę się ustawić tak. O, z
Spokojnie, spokojnie, wędko, spokojnie. No i dobra. Pewnie można, ale ja bym chciał mimo wszystko, jak cywilizowany człowiek, iść do miejsca takiego tutaj, eleganckiego. No i proszę, siup. Dobra. Czekam na ciebie, rybiarzu. Jak się zawibrzy, to... Dobra. Mam ją, czułem, wyczułem to. Chodź tutaj, dziadu. Mam cię, co ty jesteś? Co to jest ryba bumerang? Ona do mnie mówi. Jezu, jaką ty masz mordkę słodką. Haha, mate. Rzuciłbym tobą, ale chciałbym cię spieniężyć, wiesz? Dobra, ale pewnie to jest ryba bumerang. Rzucę tobą i ty wrócisz, prawda? Nie wierzę. Haha, mate. Dobra. Spokojnie, nie bój się. Już cię mam tutaj w objęciach moich. Ja cię spieniężam. Czekajcie, ja powinien stać tam, bo to jest do góry nogami w ogóle. Ile zarobiłem na niej? Gdzie tutaj są moje pieniążki? Look at me while holding an item, I can tell you a bit about it. No tak, masz rację. Dobra, zarzucę se wędeczką, jeszcze raz. Siup! Teraz złapiemy jakiegoś kozaka. To będzie ryba, to będzie kozak wśród ryb. Zaufajcie mi. Poczekajcie tylko ułamek sekundy i... Dobra. Coś tutaj się... O, mam cię. Nie uciekniesz mi, dziadu wstrętny. Ja cię mam. Mam cię... O nie! Ty gnojarz, bym ci normalnie zniszczył cię. Mi się zaraz bejty skończą i będę mógł gówno złapać, a nie rybiarza. Dawaj tutaj. Dobra, może ja to wciągnę troszkę jednak i zarzucę tuło. O, no i to jest dobry kast. Widzicie, ile tam dziadu wpływa? Muszę się odplątać z tego tałataństwa. Dobra, okej. Okay. Chodź tutaj, nigdzie mi nie uciekniesz. No i znowu ten sam. Chodź tutaj. 9 kilo ważysz i jesteś boomerang fishem. Dobra, no nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz to wypróbować. No, tutaj spadł. Bałem się, że gdzieś do wody spadnie. Dobra. Tutaj mogę, nie wiem co zrobić. Może bejta dzięki temu stworzę, ale ja chcę ją sprzedać za 600 dolców. Zajebiście. Dobra. I wciąż mam... Tego? Czy złapało po prostu? Nie wiem, dobra, zarzucam. Good cast, oczywiście, że tak. Te kable to jest udręka w VR-ze. VR bez kabli to jest żyćko. Dobra, mam cię. No nie, znowu to jest ten sam rybiarz. To jest ten sam rybiarz. Chodź tutaj, ale 10 kilo waży. 10 kilo. Dobra, sprawdzimy co to jest. Wow, jakieś nowe wypadły mi rzeczy, dobra. Siup. Nowa przynęta, dzięki temu złapię jakiegoś bydlaka totalnego, mam wrażenie. Oby było warto. Dobra. Dobra, mam cię. To jest jakiś oktopus. No nie, już tak blisko. Co za wstrętna ryba. Dobra, weźmy tego sushi. Zarzućmy sushi. Siup. Chodź tutaj, no dawaj. Jezu, muszę zrzucić w niego, żeby on się zachęcił. No i to jest idealny rzut. Dawaj, oktopusie jakiś. Dawaj tutaj śmiornico. Szybciutko. No, wiedziałem, że się skusisz ty, dziadu. Dobra, tak powoli. No nie, boomerang fish! Co za dziad? Po co tu żeś przylazł? Ile ciebie można mieć, człowieku? O Jezu, to jest jakiś wielki boomerang fish. 13 kg, ty bydlaku. Co jest z tobą nie tak? Jesteś ogromną rybą i uśmiechniętą. Dam ci buziaczka. 500 dolców? Dobra. Bierę tę pigułę. Jak nie wiecie co to jest, ogólnie to jest tak zwana piguła rybna. Zarzucanie z pigułą rybną sprawia, że wszystkie ryby w okolicy 14 km są zainteresowane bardziej tobą niż wszelkie kobiety przez całe twoje życie, więc warto tym zarzucać. Dobra, no spokojnie. Okej, mam cię. Teraz ośmiornico, nie uciekniesz. Nie. Mam cię! Legendary fish! Patrzcie, co to jest? Ryba, która ma w mordzie
komputer. Taka jak w telewizji. Legendarna ryba. Holy moly guacamole. Jestem chyba najlepszym łowcą ryb na świecie. Dobra. Ile za ciebie, mordo? $900. Dobra. Sprawdźmy, co tu się stanie. Aha, czyli ty teleportuje mnie tutaj, to mnie teleportuje na chatę. Czyli jeżeli pójdziemy tutaj, możemy kupić jakieś żelki, krakersy i mięso. No dobra. A jak wejdziemy na chatę, to tak jakby... Tutaj wszystkie, które złowiłem są. Okej. Okay. Takie trzy. Legendary. No proste, że mam legendary. Zostawcie łapki w górę i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.